Dziś trudno sobie wyobrazić warszawskie łazienki bez tego monumentu. Jest również jednym z najbardziej rozpoznawalnych w stolicy Warszawy. O kim mowa? O Fryderyku Chopinie, uwiecznionym w secesyjnym monumencie przedstawiającym postać kompozytora pod płaczącą wierzbą. Niestety podczas niemieckiej okupacji został zniszczony 31 maja 1940 roku. Hitlerowcy na rozkaz ówczesnego gubernatora Hansa Franka wysadzili go w powietrze, a następnie pozostałości pocięli na jeszcze mniejsze części i oddali na złom. Jakie były przyczyny takiej decyzji Niemców? Oczywiście oprócz niszczenia polskiego dziedzictwa narodowego, także bardziej pragmatyczna potrzeba surowców na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Dopiero po 28 latach od zniszczenia powtórnie odsłonięto pomnik Chopina, który cieszy oko turystów aż do dziś.